12 września 2024 roku. Po krótkiej przerwie znowu tu jestem. Ale pięknie. Co prawda w Leśniczówce chyba jakieś zajęcia się odbywają. Może już szkolne dzieciary korzystają z jakichś lekcji o przyrodzie. Ale cudownie. Cudownie cicho. A ja mam dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat do rozważań. O tytule. Czuła mowa do mojego ciała. No bo tak, jak się nagrzeszy, to potem jest ajajaj. I pomyślałam sobie, że tak po cichutku, bardzo grzecznie, w ukłonach, z rączkami ładnie złożonymi, oczkami przepraszającymi, będę czule przemawiać do mojego ciała. No bardzo Cię przepraszam. Naprawdę. Proszę o wybaczenie, że zapominam czasem o umiarze. Proszę o wybaczenie, że łakomstwo nie pozwala mi czasami powstrzymać się i zamiast jeden kawałek szarlotki, to ja zjadam dwa. Proszę o wybaczenie, moje kochane ciało, gdyż ja wiem, jak dobrze mi służysz, a czasami poniewieram Tobą, jakbym zapominała o tym, co ważne. Bardzo przepraszam. To się więcej nie powtórzy. Rzecz jasna. Będę się pilnować. Oczywiście. Bo chcę, żebyś służyło mi jak najdłużej. Dlatego bardzo przepraszam. Przepraszam każdą część mojego ciała z osobna i wszystkie razem, kochane ciało. Przepraszam mój żołądek, że się wygłupiam i czasami jem to, czego nie powinnam. Przepraszam mój kręgosłup, szczególnie szyjny oczywiście, za to, że wygłupiam się i jak idę, to nie pilnuję, gdzie ta głowa jest, a te plecy ciągle jakieś okrągłe, pochylone. Bardzo Cię przepraszam, mój kręgosłupiku kochany. No i po prostu przepraszam też, że zdarza mi się nie wziąć moich suplemencików, które absolutnie bardzo dobrze wpływają na to, żebyś Ty, kochane moje ciałko, dobrze funkcjonowało. Przepraszam, obiecuję, że będę się pilnować. Dzisiaj tak czule przemawiam do Ciebie, prosząc o wybaczenie. I obiecuję poprawę. No bo po prostu dogadanie się z Tobą to nie jest błaha sprawa. To jest coś bardzo ważnego. No bo jak tylko Ty dajesz mi sygnał, że gdzieś przegięłam, to mój umysł produkuje zaraz. Matko, no komar, no jej. Mój umysł produkuje zaraz czarne wizje. Czarne wizje, które takie są roztaczane, że naprawdę zaczynam się bać. A Ty, kochane ciało, od razu na to reagujesz jakimś dygotem, jakąś niedyspozycją. No ja rozumiem, że to wszystko dla mojego dobra. No ale ten umysł wtedy powstrzymać przed tymi myślami, to jest po prostu nie sposób. Dlatego dzisiaj, na tym spacerze, czule przemawiam do Ciebie, moje kochane ciało, żeby te głupie myśli się uciszyły, a w głowie, żeby powstały inne, te jasne, z których będzie jasno wynikało, że skoro będę pilnowała pewnych spraw, to Ty, kochane ciało, po prostu posłusznie będziesz służyło mi dalej. Ze zdrowym kręgosłupem, który bardzo, bardzo mnie prosi, żebym siedziała prawidłowo i przy jedzeniu, i przy komputerze, żebym chodziła jak należy, a nie powyginana w prawo, w lewo. Mój żołądek też daje mi sygnał, że tak się nie robi, że umiar trzeba zachować
A te słodycze to już naprawdę w swoim życiu tyle ich zjadłam, że mogę sobie odpuścić. I tak dalej, i tak dalej. I kochane ciało, ja tobie bardzo dziękuję za te wszystkie ostrzeżenia, za te kuksańce, za to drżenie mięśni, za to kucie w boku, ból żołądka i tak dalej, i tak dalej. Ja czule dziś przemawiam do ciebie, moje kochane ciało, które tak dobrze mi służysz. A ja, niewdzięcznica, czasami po prostu nie wypłacam się tą uważnością, tak jak trzeba. A taka właśnie czuła mowa do mojego ciała. Mam nadzieję. Nie mam nadziei. Jestem pewna, że przeprosiny zostały przyjęte. I ty, kochane ciało, powstrzymasz się już przed tymi ostrzeżeniami, że wszystko wróci do równowagi, będzie cudownie, harmonijnie, spokojnie. A ja dopilnuję pewnych reguł, które są obowiązkowe, jeżeli chcę się z tobą być w zgodzie. Dobry sen, nieświrowanie z jedzeniem, piciem. Piciem właśnie, o, piciem. No, pić to właśnie trzeba odpowiednią ilość. Żeby to, żeby to, żeby tamto i tak dalej. I tak sobie wyobrażam, że ta dobra współpraca będzie trwała nadal. Samo południe. Piękny czas. Dzwony w kościele. A tu las. Miła cisza. Bezwietrznie. I naprawdę już jesiennie. No, naprawdę za kilka dni jesień. Za kilka dni, 23 chyba jest pierwszy dzień jesieni. Pięknej, bogatej pory roku. Ach, słodko cisza, słodko ciszo, słodka cisza, w której ty, moje kochane ciało, odpoczywasz, lubisz tę ciszę. To dzisiaj te przeprosiny i mały prezencik w postaci tej ciszy właśnie. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. I od czasu do czasu czuła mowa do swojego ciała wydaje się być niezbędna. No, żeby rozum wrócił na swoje miejsce.